Dzień dobry Państwu, serdecznie witam po raz pierwszy w roku pańskim 2024. To nasza pierwsza w tym roku rozmowa z posłem Grzegorzem Braunem. Szczęść Boże! Daj Boże, z Nowym Rokiem. Kłaniam się Państwu. No ja akurat mam na początku stycznia swoje urodziny, okrągłe 60. w tym roku. I praktyczny upominek. I dostałem praktyczny upominek, w którym różne napoje można trzymać, nie tylko krople Beskidu, ale również może inne. Może być też woda ognista. Może być woda ognista, tak jest też napisane. Gaśnica płynowa, czyli nie chodzi tu o gaśnicę proszkową, ani pianową. To jest gaśnica płynowa, pół litra wody ognistej, moc życzeń z okazji 60. urodzin. Niech ci nigdy nie zagaśnie. No. Muszę powiedzieć, że ten rekwizyt, ten praktyczny upominek złudził mnie. Wstępnie sądziłem, że to jest profesjonalne narzędzie. Tak. Nie atrapa. Nie atrapa, ale cieszę się, że ludzie takie mają takie pomysły i że propagują tą formę, że tak powiem. I to tak szybko się stało i tak szerokie zatoczyło w kręgi, zwłaszcza w mediach społecznościowych, że aż doprowadziło do delegalizacji, jak słyszałem, emotikonu, ikony, gaśniczki, którą niektórzy przyozdabiali swoje profile. Więc zakazany jest, tak? Ciekawa sprawa. Tak, że ale każdym chodzi w ogóle gaśnica, czy ta gaśnica razem ze świecznikiem? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, po prostu dlatego, że nie siedzę w dostatecznym stopniu, dostatecznie głęboko i intensywnie i systematycznie w mediach społecznościowych. Wbrew pozorom jakieś poza tymi mediami istnieje życie i staram się żyć także i tym życiem poza internetowym, ale jak słyszę, przynajmniej takie zakusy się pojawiły, co mnie cieszy. Wiem, że gaśnica stała się znakiem rozpoznawczym ludzi, którzy dostrzegają istotne problemy i niedostatki rzeczywistości, nie tylko krajowej, polskiej, ale międzynarodowej, dostrzegają pewne deficyty, deficyty prawdy, deficyty wolności. I jeżeli gaśnica jest na różne sposoby przetwarzana, nawet i artystycznie przetwarzana jako taki znak naszych czasów, to cieszę się, że z tej improwizacji na potrzeby chwili w stanie wyższej konieczności wynika coś szerszego i mam nadzieję trwalszego. Liczę na trwalsze przebudzenie nie tylko naszych rodaków i liczę na trwałe rozstanie, pożegnanie ze złudzeniami, z tym kluczowym, można powiedzieć, założycielskim złudzeniem, urojeniem współczesnego porządku światowego, którym jest fałszywe mniemanie, że można radzić sobie intelektualnie, politycznie z rzeczywistością, udając, że nie ma słonia w menażerii. Że można rozwiązywać trwale i pomyślnie problemy naszego życia doczesnego, obchodząc na paluszkach totemy, które prowokacyjnie i niewątpliwie intencjonalnie rozstawili i coraz liczniej stawiają w naszym świecie starsi i mądrzejsi. Te totemy mają charakter nie tylko religijny, ale też i quasi religijny. To są nie tylko świeczniki dosłownie materializujące się tu i ówdzie. No w Warszawie to jeszcze pół biedy, ale w Kijowie to jakaś, prawda, konstrukcja
olbrzymia jakaś. Tak, monumentalna, no bo tam to jest święto państwowe już całkiem oficjalnie, prawda? Ale żadna rakieta wraża akurat tego świecznika akurat... w Kijowie nie trafiła. No bo też i świece odpalane były w Moskwie w swoim czasie, prawda? I w której stolicy nie były odpalane. Ale niestety, chciałem powiedzieć, niestety, że także i w przestrzeni intelektualnej, w przestrzeni publicznej, w dyskursie publicznym takie totemy, których tykać nie wolno i do których no nawet nieautoryzowane, nielicencjonowane odnoszenie się, nawet niekoniecznie krytyczne, czyli komentowanie, w ogóle, czy w ogóle odnoszenie się no, wymaga autoryzacji, wymaga, można się domyślać, no właśnie jakiejś licencji na wypowiadanie się, no na przykład o czym? O historii. O historii II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wątku zagłady Żydów, jako projektu zainicjowanego przez narodowych socjalistów niemieckich. No i jeżeli ktoś w ogóle się odnosi, mnie to też spotkało, notabene już w tej kadencji. Już w tej kadencji byłem surowo napominany nawet z przerywaniem wystąpienia na mównicy sejmowej. Tak, przywołałem Oświęcim, bo w moim pokoleniu, w moim świecie, w mojej rzeczywistości, no to jest bardzo, powiedziałbym, naturalne i samonarzucające się zestawienie, tak, z praktykami nieludzkimi, eugenicznymi praktykami współczesności, zestawienie tego z praktykami eugeników, narodowych socjalistów właśnie z z ich placówką badawczą na terenie kompleksu obozowego Auschwitz-Birkenau. Więc samo porównanie już niektórych, zwłaszcza mających problemy ze słuchaniem, ze zrozumieniem niektórych uczestników życia publicznego, to alarmuje, ponieważ skądinąd słusznie rozumują, że właśnie to jest teren zastrzeżony. Może przesada, jak mówię, że rozumują. Oni nie rozumują, tylko właśnie mają takie wykształcone te psy Pawłowa, te szczury w labiryncie, mają takie odruchy uwarunkowane, że to są sprawy zastrzeżone. Dla kogo zastrzeżone? Dla Żydów. Zastrzeżone i dla tych, którzy zostaną licencjonowani, żeby o nich mówić. Proszę zobaczyć, jak dokonało się zawłaszczenie Oświęcimia. Jak dokonało się zawłaszczenie Oświęcimia, że Polakowi wara z biało-czerwoną flagą na terenie. Natomiast izraelskie obozu, samoloty mogą lecieć tuż nad wieżami strażniczymi. Poniżej pułapu chmur, tak. To generał, późniejszy generał Amir Eszel, prawda? Słynny cytat. 800 lat słuchaliśmy Polaków i więcej już nie musimy. No, urojona przez Żydów historia, ich wieczna martyrologia, prawda? Bez kompletnego, no, bez próby, że rzetelnego odnoszenia się do faktów historycznych, prawda, skąd gettoizacja i tak dalej, i urojona historia po stronie wytresowanych gojów, którzy przywykli już do tego, że o tych rzeczach się najlepiej w ogóle nie mówić, żeby nie wdepnąć na pole minowe. I tu ciekawa rzecz, Muzeum Oświęcimskie, które się uaktywnia i wydaje takie, powiedziałbym, różne dokumenty o statusie Stolicy Apostolskiej. Mhm, to jest dobre porównanie. Stolica Apostolska. Ponieważ dyrektor Muzeum Oświęcimskiego, które to ciekawe, ma formalnie status quasi eksterytorialny, ponieważ rządzi tym miejscem, tym projektem i tym interesem, rządzi Sanhedryn, który się nazywa Międzynarodową Radą
Oświęcimską, czyli państwo polskie stworzyło sobie takie międzynarodowe konsorcjum, jak gdyby zatem państwo polskie abdykowało z władzy, ze swojego władztwa. Przynajmniej na tym terenie, a być może nie tylko. I teraz dyrektor tego muzeum, nieszczęsny pan Piotr Cywiński, dlaczego nieszczęsny, to zaraz dopowiem, on wydaje takie dokumenty o charakterze takich właśnie listów pasterskich, ale też rzuca anatemę, tak? Wyklina, no, mnie na przykład, niegodnego, ostatnio wzmiankował z imienia i nazwiska. Ale to w kasie w Oświęcimiu wisi twoje zdjęcie, że temu panu nie sprzedajemy biletów do muzeum? Powiem ci, że to żarty, ale te żarty już dawno temu się skończyły. One się skończyły w momencie, kiedy Muzeum Oświęcimskie, i zdaje mi się, że to już było pod tą dyrekcją, Muzeum Oświęcimskie publicznie ogłosiło, że nie wpuści na swój teren badaczy z obcych krajów, których podejrzewa Muzeum Oświęcimskie o to, że chcą badać niesłusznie, że gotowi są dochodzić do niesłusznych wniosków w swoich badaniach historii Oświęcimia, historii zagłady niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Chodziło, zdaje się, wtedy o irańskich uczonych badaczy, którzy tutaj się wybierali i nie dostali pozwolenia, i wtedy Muzeum Oświęcimskie, ja sobie przypominam, warto by to odgrzebać, chyba nawet się pochwaliło, że nie wpuścimy panów i co nam zrobicie. więc tak, to jest ten dyrektor Muzeum Oświęcimskiego, notabene syn kolegi ze studiów mojej mamy, Zofii, z Ryklewskich, Braunowej. Wraz z Bohdanem Cywińskim mama studiowała polonistykę. Czyli to jest syn Bohdana? W Warszawie, tak. I to jest syn Bohdana, który, jak miałem okazję jeszcze go spotykać jako reżyser dokumentalista, nie po linii tam znajomościowo rodzinnej, tylko jako reżyser dokumentalista, więc wiem, że jego, jakby to powiedzieć, wprawiało w lekkie zażenowanie to, że jego własny syn stylizuje się no tak, żeby wyglądać na, także i wizualnie, tak, żeby się prezentować jako taki oświęcimski cadyk, prawda? I to mu już zostało. Mówię o dyrektorze Muzeum Oświęcimskiego. Czyli jego ojciec tego nie popierał. Nie, no, był zdziwiony, zaskoczony. Ojciec wiedział, że Cywińscy zupełnie, jakby to powiedzieć, inna historia, inna bajka. Rodzinna, inna bajka. Tak. Bohdan Cywiński, Rodowody niepokornych. Taka książka była notabene w kręgach także i lewicy laickiej, była bardzo taka kultowa. No to była taka książka, jedna z pierwszych książek, gdzie sporo napisano o Romanie Dmowskim, o różnych postaciach z okresu międzywojennego, przemilczanych wcześniej. Tak, ja jestem też wideowym głębszym sporze z tą książką i bardzo chętnie bym właśnie się spierał na temat. W tamtych latach miała swoje znaczenie. Ale wtedy samo zwrócenie się ku historii, która nie była tylko historią wielkiego proletariatu i Waryńskiego i towarzyszy, i nie była tylko historią Róży Luksemburg i socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy z późniejszymi członkami rządu Republiki Sowieckiej z probostwa w Wyszkowie w roku 1920 z Dzierżyńskim i Konem. Jeśli ktoś szukał w historii XIX wieku innych Polaków, innych aktorów,
innych form aktywizmu i innego profilu ideowego, no to właśnie książka Cywińskiego była przełomowa. A tu syn jego, który no, właśnie przebiera się za skrzypka na dachu i stylizuje się na takiego, prawda, sędziego kachalnego i rzuca fatwę i rzuca klątwy rozmaite na prawo i lewo. No ostatnio to się przydarzyło i mnie niegodnemu, i Janowi Pietrzakowi, który jakimś tam dowcipem błysnął, może nie pierwszej świeżości, ale został natychmiast potępiony, sprowadzony do narożnika. On podkreślił, że tak powiem, solidne wykonanie baraków oświęcimskich. Tak, no w swoim czasie pan redaktor Michalkiewicz, prawda, takim czarnym humorem się wykazał, że zwrócił uwagę na to, że póki infrastruktura istnieje, to nie wiadomo, kto tam jeszcze zechce z niej korzystać. Zdaje się, Sowieci też skorzystali po wojnie. Tak jest, były dwa podobozy systemu gułag były na terenie Oświęcimia. Zresztą to samo stało się na Majdanku. Temu zawdzięczamy poniekąd o paradoksie to, że w ogóle zachowały się jakieś drewniane baraki, bo te, które nie zostały przejęte ani przez NKWD, ani przez wojsko polskie, baraki, do których nie wsadzono AK-owców na Majdanku i baraki, w których tam nie założyli NKWD-ści obozów. Tam był, zdaje się, obóz filtracyjny, czyli oni swoich ludzi tam trzymali, a w innym miejscu, zdaje się, jakichś Ślązaków podejrzanych o to, że nie są... Ukraińców. Tak, bardzo możliwe, tak. Obóz filtracyjny, no sowieciarze tutaj, prawda, nie dopuszczali do tego, żeby w sposób niekontrolowany wracali na ojczyzny sowieckiej łono ludzie, którzy byli za granicą, choćby nawet wywiezieni przez hitlerowców, prawda, przez Niemców, choćby byli wywiezieni. No więc tak, w Oświęcimiu takie rzeczy były. Temu zawdzięczamy fakt, że się zachowała w takim stopniu infrastruktura obozowa, w każdym razie na Majdanku, tak jest, bo inne baraki nie włączone do tego, nie wykorzystywane przez nową władzę po wyparciu Niemców, te baraki zostały po prostu szybko rozebrane na deski, albo do pieca, albo do jakichś tam innych potrzeb gospodarskich. Nie ma się co dziwić, że ludzie podchodzili do tych miejsc kaźni, męczeństwa i podchodzili raczej bez pietyzmu muzealniczego, ani też bez jakiejś czci nabożnej, bo ta historia nie była jeszcze, jakby to powiedzieć, nie była od razu gotowa. Historia tych miejsc była przez lata i przez pokolenia była fabrykowana, oczywiście na bazie faktów, no ale z dużym, powiedziałbym, przestrzeleniem wobec tych faktów. I potem na przełomie lat 80., 90., w latach 90. to się zmieniało, to znaczy były urealniane, no na przykład szacunki ofiar. Pamiętam na Majdanku... Ja pamiętam jeszcze kiedyś o Auschwitz się mówiło, że 3,5 miliona w samym Auschwitz zginęło. A nie, no to nawet tam były większe, były zalicytowane ja w latach, sumy. Ja w latach 70. w szkole słyszałem 3,5. Nawet z roku na rok to się zmniejszało. To było redukowane w miarę jak no, była uzgadniana ta wersja, powtarzam, bazująca na faktach. Ja do tych faktów należy śmierć młodego kuzyna mojej mamy, na przykład w Oświęcimiu. Więc ja bardzo proszę, żeby nikt ani przez moment nie popadł w jakieś podejrzenie, że ja może nie wiem o tej historii i że może nie wiem, do czego Niemcom Oświęcim służył. No służył właśnie między innymi do tego, żeby tam zesłać i przedwcześnie wyprawić na tamten świat 17-letniego Aleksandra, kuzyna mojej mamy. Tak,
nie pamiętam, czy dożył 18 urodzin, ale jeśli tak, to właśnie już w obozie. Tuż przed śmiercią. Więc fakty, ale wykorzystane i przetwarzane propagandowo przez propagandę komunistyczną, która potrzebowała wizji zła absolutnego, przy której wszystko blednie. I nikt, nawet jakby wiedział o jakimś Katyniu, czy w Orkucie, czy Kołymie, to nie będzie o to pytał, no bo tutaj jest zło absolutne. Tu jest Anus Mundi, tu jest horror horrorów, właśnie doktor Mengele i komendant Hess i najstraszniejsze rzeczy na świecie. W latach 90. to urealniono, kiedy po transformacji w Moskwie Moskwa udostępniła część dokumentacji, czyli na przykład księgi obozowe oświęcimskie. I ja pamiętam, jak na Majdanku, bo Majdanek to jest moje dzieciństwo, bo ja mieszkałem w Lublinie w pierwszych latach mojego życia i jeszcze zacząłem chodzić do szkoły i do tej szkoły właśnie... Czyli w Toruniu do szkoły nie chodziłeś? Nie, tam się zdążyłem zaledwie urodzić i tak? Za chwilę przenosimy do Lublina. I wtedy liczba ofiar Majdanka to było ni mniej, ni więcej 700 tysięcy. Tak? I to jest w książkach, które ja zacząłem kompletować po latach PRL-owską literaturę tego przedmiotu. I w tych książkach było albo 700, albo 800 nawet, chyba 700 tysięcy. I to radykalnie zostało zredukowane. Teraz jest chyba 70-80 tysięcy. No więc to jest dalej groza. To jest oczywiście groza. Ja odrobiłem te lekcje. Ja pamiętam zresztą ze szkoły ludzi z wytatuowanym numerem na przedramieniu, którzy byli, wygłaszali pogadanki dla nas, dzieci. Ja pamiętam takich ludzi zresztą nawet i z miasta, prawda, z tramwaju, z ulicy. Tym niemniej, urealnienie historiografii postąpiło tylko o kilka długich i bardzo zdecydowanych kroków w latach 90., a potem byliśmy świadkami takiego ponownego okopywania się na pozycjach jedynie słusznych Hagady Holokaustu. Tak? I tu z kolei okazało się, że wszyscy nie Żydzi w historii obozów koncentracyjnych i obozów zagłady są właściwie zaniedbywalni, stają się mniej ważni, ba, zaczynają nawet przeszkadzać. No i to była duża operacja o charakterze międzynarodowym i lista Schindlera, no wcześniej, o dekadę wcześniej, Shoah Landsmana, rzeczy zakłamane co do faktów, bardzo głęboko zakłamane, można powiedzieć fałszerskie w swoim podejściu do historii, ale teraz należą do kanonu. I ja widzę i Shoah Landsmana, i listę Schindlera, ja widzę już nawet wpisane filmy, które znowu mocno zakorzenione w faktach, ale również bardzo mocno mające charakter pseudodokumentalnej fantasmagorii. I mogę na specjalne życzenie wskazywać konkrety, szczegóły, które właśnie zostały tam. Nadano im charakter takich kanonicznych faktów. I ja to widzę w bibliografiach książek naukowych. To znaczy literatura Holokaustu powołuje się jako na źródła, autorytety. I autorytet, tak, jako na autorytatywne źródła powołuje się na fabrykację.
na fabrykację. I to jest coś fantastycznego. Końca tej historii nie widać. Nie wiemy, jaki jest koniec tej historii. Czy uda się doprowadzić do jakiejś systemowej rewizji, tak, no trzeba tak powiedzieć, rewizji, czyli trzeba by poddać pewnemu naukowemu audytowi te nienaukowe produkcje. Ja mogę to tak roboczo stwierdzić, no, że na moje oko, oko historyka amatora, który jednakowoż wycinkowo włożył dużo, dużo czasu i zapału w studiowanie pewnych zagadnień i pewnych okresów i pewnych tematów, na moje oko tak zwana literatura Holokaustu w 90 nie spełnia kryteriów badawczych, naukowych. Po prostu warsztat historyczno-naukowy nie ma zastosowania do tej literatury. No a pan Cywiński, upozowany na mądrego Żyda, jest, tak słusznie powiedziałeś, papieżem tej quasi-religii. No, ponieważ to wszystko, grono kardynalskie ma. Ponieważ to wszystko ma charakter quasi religijny. I teraz jesteśmy na tym etapie, że osobom, które nie mają jakiegoś, nie wiadomo przez kogo i na jakiej zasadzie wydawanego glejtu, certyfikatu koszerności, nie wolno nawet zbliżyć się do świętego świętych i nie wolno nawet wzmiankować w kontekstach nieautoryzowanych tego, co jest przecież, jest albo nie jest faktem historycznym. I myślę, że z całej tej historii, także i gaśnicowej, która wykazała deficyty wiedzy historycznej, wiedzy o sekcie Chabad-Lubawicz, wiedzy o hasydyzmie, talmudyzmie, wiedzy o dziejach Żydów w Polsce i w świecie. Deficyty wiedzy, po prostu brak orientacji. To jest wersja optymistyczna, że wielkim głosem tutaj zakrzyknęli, rozdarli szaty i zaczęli się schylać po kamienie do tego, żeby nimi cisnąć. Ludzie, którzy po prostu no, cechują się głęboką, ugruntowaną ignorancją, jeśli chodzi o fakty historyczne. No więc to samo w sferze tej quasi-religii, tej religii dla Żydów sekularyzowanych, religii Holokaustu, prawda? Jedyne, w Pana Boga nie muszą wierzyć, ale w Holokaust... To już obowiązkowo. To już obowiązkowo. Te symboliczne 6 milionów. Talmudu nie muszą studiować 6 milionów, tak, koniecznie. I kto by to kwestionował? No ja kwestionuję... Ja kwestionuję po prostu dlatego, że historia nie potwierdza. Po prostu dlatego, że właśnie jeśli mieliśmy 700 i te 700 zredukowano na 75, to powtarzam, to jest dalej straszne, ale wobec tego, gdzie brakujące pół miliona, prawda? Plus. I to samo we wszystkich innych miejscach. Te 3,5, ja pamiętam 4 miliony, potem 2 miliony. Zdaje się, że nawet jeszcze Jan Paweł II, odprawiając mszę w 79 roku. W 79 roku na terenie Oświęcimia, Jan Paweł II wymieniał taką, no, ahistoryczną, kontrfaktyczną, kosmiczną liczbę, która nie znalazła pokrycia w dokumentach i nawet właśnie ta Rada Oświęcimska jeszcze w latach 90. dokonała tej redukcji, bo podobno, tak słyszałem, jeden z prominentnych członków tej rady z kręgu tygodnika obłudnika powszechnego krakowskiego powiedział, no ale chyba mniej niż milion to nie może być, prawda? No i tak zostało. Milion sto tysięcy, tak. Więc powtarzam, nie ma warsztatu naukowego, historyczno-naukowego, kryteria badawcze nie są tutaj stosowane. A jakie kryteria? No krytyka dokumentów, wewnętrzna i kontekstowa. No ale tu się pojawił postulat Grossa,
żeby świadectw, świadków historii nie kwestionować, że jak się zbliżamy właśnie do świętego świętych, czyli zagłada, czyli Holokaust, to generalnie bardzo prosimy nie stosować tutaj jakiejś krytycznej egzegezy tego, co tam świadkowie mówią, no i stąd mamy historię Jedwabnego, że tam jeden ten, zdaje się, Wasserstein czy któryś inny, jeden z nich ukradł patefon, więc go nawet jeszcze tam Sowieci gdzieś albo aresztowali, albo uciekł, no ale jest jednym z kanonicznych, kluczowych świadków Jedwabnego, prawda? Chociaż go w lipcu 1941 roku nawet nie było na miejscu, ale Gross, który właśnie przeszedł nad tym do porządku, on postuluje, żeby nie podchodzić krytycznie do takich świadków historii. No i tak może konkludując, że myślę, że to jest taki moment, w którym właśnie trzeba powiedzieć, że łudzenie się, że można się jakoś z tym kłamstwem systemowym, które jest nam oferowane jako kanon do wierzenia, jako właśnie religia zastępcza, jako tabu, czy system stabilizowanych zagadnień i historii, mniemanie, że można się z tym jakoś ułożyć i że możemy my, Polacy, normalnie żyć. A co to znaczy normalnie żyć? Co to znaczy mieć normalne państwo, w którym jest jakaś władza, na przykład parlamentarna, tak na szczeblu centralnym, i że tam jesteśmy w stanie być u siebie na swoim, rządzić się po swojemu i dochodzić do jakichś pozytywnych efektów, ale właśnie chodzić na paluszkach dookoła totemów, które obcy i wrogowie poustawiali w naszej przestrzeni publicznej, no to jest złudzenie. To się nie uda. To się po prostu nie uda. Trzeba zdekonstruować te totemy, a jak to zrobić? No, tylko prawda. Tylko prawda potwierdzona w procesie badawczym. Tu z kolei nie ma co wymyślać prochu. Jest rzemiosło historyczno-naukowe. Są metody dochodzenia do prawdy i tylko to jest receptą na uzdrowienie polskiego życia publicznego, tak żeby polskim życiem publicznym nie rządzili jacyś groteskowi sadycy, przebierańcy z jakichś quasi-religijnych ośrodków, które się nazywają muzeami, a w istocie są centralnymi ośrodkami zawiadowania poprawnością, systemem poprawności politycznej, a zatem cenzury. A zatem cenzury. Cenzury możemy powiedzieć i represyjne, i prewencyjne jednocześnie, ponieważ rzucanie fatwy na tego czy owego bluźnierce w ich mniemaniu, odstępcze, to ma z jednej strony charakter represji wobec delikwenta, a z drugiej strony ma dawać przykład grozy innym, tak, żeby się inni nie ważyli. No właśnie na przykład badać historii obozu Auschwitz-Birkenau, czy badać dziejów talmudyzmu. No, czyli żeśmy się skupili na bardzo ważnych sprawach związanych z naszą, można powiedzieć, historią. Jest to o tyle ważne, że jednak olbrzymi wpływ na polskie życie mają i przedstawiciele tej nacji, tej religii, ale także tak zwani frankiści, czyli niestety osoby, którzy z sekty Jakuba Franka weszli do kościoła katolickiego, no i cóż, i... No weszli do kościoła, ale weszli też do stanu szlacheckiego. Weszli do stanu szlacheckiego, a zatem weszli do narodu politycznego. A zatem ekspresowo skorzystali z tej windy do godności, stanowisk, także majętności. No i można powiedzieć, był to jeden z bardzo doniosłych aktów zaburzenia naturalnego rozwoju
narodu, ponieważ jego elita została w stopniu nieproporcjonalnym powiedzmy zasilona czy zinfiltrowana przez ludzi nieidentyfikujących się z tradycją, interesem narodowym, i o którym w XVIII wieku na pewno już mogliśmy mówić, z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej. I tego konsekwencje mamy natychmiastowe. Tego konsekwencje, no to jest właśnie, jeśli o frankistach mówimy, prawda? Jedynym oficjalnym frankistą dzisiaj w Polsce jest Piotr Naimski, którego pradziad był ochrzczony w katedrze lwowskiej. Piękna rzecz, że tutaj właśnie przynajmniej mamy jakieś fakty historyczne, z którymi możemy się zapoznać. W innych przypadkach jest trudno o dostęp do mniemania i tak dalej. No ale jeśli idzie o wchodzenie Żydów, frankistów i talmudystów i ateistów, sowieciarzy, właśnie twórców i wielopokoleniowo teraz wyznawców religii bardziej Holokaustu niż Talmudu, co w skutkach niestety bardzo często, jak się okazuje, na jedno wychodzi. W skutkach, czyli w praktyce odnoszenia się do innych spraw, innych narodów, innych nacji, jak właśnie naród polski. Ale chciałem zestawić z tym aktem właśnie wychrzczenia się i uszlachcenia, bo jedno zostało z drugim powiązane przez frankistów. No, chciałem zwrócić uwagę na to, że niektórzy Żydzi sowieciarze, którzy do Polski przybywają albo do Polski powracają na sowieckich czołgach czy tam w taborach, mhm, prawda, sowieckich dywizji, oni rzeczywiście tworzą łże elitę, no, korzystają z przywileju korzyści, który im daje Józef Stalin i jego aparat przemocy, ale widać, że są zapobiegliwi, bo dokonują zmian nazwisk i imion często również wstecznie w poprzednich pokoleniach. I ja oglądałem takie dokumenty wytworzone przez administrację powojenną, dokumenty, które mi udostępnił młody historyk, który do tej pory nie zdecydował się publikować tych dokumentów, ponieważ opublikowanie ich prawdopodobnie groziłoby mu śmiercią cywilną, śmiercią naukową na pewno. To są dokumenty, w których widzimy, jak w latach 40. Żydzi zmieniają swoje imiona i nazwiska, ale zmieniają również w tym samym dokumencie, w sąsiedniej rubryce, imiona swoich ojców, nawet dziadków, matek i nawet dziadków babek. Tak? To znaczy zmieniają w oficjalnym państwowym dokumencie imiona osób już nieżyjących. I to jest coś fantastycznego. To jest taki Matrix, to jest taka rzeczywistość przetworzona, że wymaga to, może znowu wrócę do tej samej konkluzji, wymaga to po prostu badań. Wymaga to po prostu badań. I gdyby państwo polskie nie cierpiało tak chronicznego i tak rozległego niedowładu, to mielibyśmy instytuty naukowe, które by się takimi zadaniami, które takie zadania by podjęły, które by się takimi tematami parały. Tego sobie i państwu życzę na ten nowy rok 2024, żebyśmy jakiś kawał historii Polski i świata w tym roku jeszcze odkłamali. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Grzegorz Braun. Dziękuję bardzo, Grzegorzu. Wzajem i ja dziękuję.
Państwa zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, gdzie mamy dwa kanały, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, również na Odyseę. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać i rozwijać naszą działalność już od kilkunastu lat. Prosimy o wpłatę darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. No i zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam książki z naszego wydawnictwa. 8 książek w serii Jedynie Prawda Jest Ciekawa. To jest dokumentacja naszych konferencji historycznych, które żeśmy zapoczątkowali w roku 2018 konferencjami na temat Piłsudskiego i sanacji. To jest książka pierwsza w tej serii Piłsudski, sanacja, prawda i mity. No między innymi z artykułem Grzegorza Brauna. Artykuł Grzegorza Brauna, sanacyjna polityka historyczna, czyli prawda wyższego rzędu. To, co dotyczy polityki historycznej, sanacyjnej, także dotyczy tej polityki, o której żeśmy rozmawiali, no po prostu wprost żydowskiej. Potem były... Tak, to jest ciekawy przyczynek, bo tak, owszem, zakaz krytykowania Józefa Piłsudskiego, który przybrał u nas charakter kodeksowy za sanacji i ustawowo taki zakaz wprowadzono, no to jest właśnie nic innego jak tylko judaizacja życia publicznego w praktyce przez zanegowanie łacińskiego imperatywu prawdy, która jest nie tylko możliwa do ustalenia, ale także domagająca się głoszenia. No w tej serii później były jeszcze 3 książki o kulisach II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce. I w 2 z tych książek są również teksty Grzegorza Brauna. Tu akurat jest tekst pod tytułem Między Monachium 2.0 a Jałtą Plus. Książka z między innymi z tekstem Grzegorza Brauna, też ją bardzo polecam. Jeżeli chodzi o tematykę polsko-żydowską, to oczywiście stojąca tutaj książka ambasadora Krzysztofa Balińskiego, bardzo godna polecenia, Polska czy Polin, a także książki dotyczące historii wydane w naszej serii Gorące Tematy, dotyczące walki z cywilizacją chrześcijańską, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także New Age, nowa religia, książki francuskiego autora Arnaud de Lassy, a także książka, która też do tych spraw żydowskich się odnosi, mianowicie Hitler, założycielem Izraela, Henneke Kardel, gdzie między innymi tutaj pan Henneke Kardel pisze o zmianie tablicy w Dachau. Na stronie 200 tej książki opisuje, że biskup sufragan Neuheisler, który był więźniem obozów w Sachsenhausen i Dachau, udowodnił w swojej broszurze pod tytułem Tak było w Dachau, że całkowicie fałszywe były doniesienia prasowe mówiące o 23 800 zagazowanych i spalonych w Dachau. W obozie koncentracyjnym w Dachau nie było komór gazowych i po ukazaniu się broszury biskupa Neuheislera usunięto tablicę znajdującą się na terenie obozu, na której przez wiele lat winiała fałszywa liczba ofiar. Strona 200. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do oglądania naszych programów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem.